Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się tematem takim dość, myślę, że na czasie. I w sumie to są takie tematy nierozwiązane, no bo to jest temat, co by mogło być wprowadzone jeszcze do tej gry. Ja wiem, że już kilka razy poruszałem ten temat, że już rozmawiałem na ten temat, że wy się wypowiadaliście i tak dalej, ale w sumie jest jeszcze sporo takich rzeczy, na które naprawdę można było się bardziej rozwinąć. W tle będziecie widzieć jakieś bitewki i tak dalej, coś będzie się przewijać. Już troszeczkę poleciałem za waszym, że tak powiem, za waszymi radami, no i nagrałem bitwy wcześniej. To są bitwy po prostu zwykłe, randomowe, zbijanie gwiazdek, granie byle jakie, to nie są jakieś bitwy z nie wiadomo jakimi wynikami. No nieważne, wiecie o co chodzi, zawsze tak u mnie jest. Moi drodzy, ostatnio tak sobie pomyślałem, czego jeszcze nie ma w tej naszej grze, co mogłoby być wprowadzone. I tak sobie, w sumie wlazłem sobie do wota pecetowego i tak troszeczkę popatrzyłem, że to mogłoby być, to w sumie mogłoby być, no ale to na konsolach jest lepsze, no nie? No i o co mi w tym momencie chodzi? Chodzi mi o to, że do wota konsolowego powinny być wprowadzone takie rzeczy jak taka podstawa, ostatnia pozycja czołgu na minimapie. Bo w tym momencie, jak wykrywacie czołg, no to wiadomo, przez jakiś czas on jest wyspotowany. Nawet jeżeli się schowacie i wy go nie widzicie, prawda? To przez jakiś czas on jest wyspotowany. Każdy o tym wie. No ale kiedy ten czołg ginie, w sumie nie wiadomo, gdzie on był. Prawda? Nie ma zaznaczonego go na minimapie, gdzie on był. A jednak w wocie pecetowym mamy coś takiego, że mamy ostatnią pozycję na minimapie. Czyli nawet jak czołg zniknie, było pokazane, gdzie on był ostatnio. Gdzie on był ostatnio widziany. Oj, przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. Właśnie. I myślę, że taka rzecz nie byłaby dużym wyzwaniem dla Wargamingu, wprowadzenie czegoś takiego, no bo w sumie to nie jest dużo do roboty, a mimo wszystko ułatwiłoby to graczowi rozgrywkę w tych bitwach, prawda, randomowych. I teraz taka kwestia, co jest lepsze na konsoli? A jest jedna zasadnicza, bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj inaczej rozwiązane załogi. Ponieważ na PC-cie mamy coś takiego, że mamy jeden czołg, który ma 5 załogantów, prawda? No i musimy szkolić każdego załoganta z osobna. Każdemu załogantowi z osobna musimy wyszkalać perki i tak dalej. Ale pojawia nam się problem, na przykład, no chcemy sobie kupić czołg premium, prawda? Żeby właśnie szybciej szkolić tą załogę. No i nasz czołg premium ma przykładowo, nie wiem, 6 załogantów. No i co ja mam w tym momencie zrobić z tym jednym załogantem, no nie? To jest takie właśnie też problematyczne, no i myślę, że w tym momencie, tak jak Wargaming pisał z graczami i tak dalej, odpowiadał na ich pytania, że zrobił coś takiego, jak jest na konsolach, czyli że będzie jeden załogant, który odpowiada za wszystko i na tym jednym załogancie szkolimy perki. Moim zdaniem jest to lepiej rozwiązane, ponieważ jest to dużo, dużo wygodniejsze. No i dzięki temu no nie mamy czegoś takiego, że mamy taki miszmasz straszny w perkach i tak dalej. No bo zobaczcie, chcemy kupić sobie premkę, ona ma inną ilość załogantów niż nasz czołg drzewkowy, do którego szkolimy sobie załogę. No i naszego załoganta możemy przydzielić do każdego rodzaju pojazdu. Wiadomo, na PC-cie też tak jest, tylko musimy go przeszkalać i tak dalej. A u nas w sumie to nie kosztuje dużo, ponieważ tam to jest tylko, nie wiem, 25% chyba do wyszkolenia załogi? Coś takiego, nie pamiętam ile to jest dokładnie liczbowo, nie będę tutaj rzucał liczbami, których po prostu nie znam na pamięć. I to jest po prostu lepiej rozwiązane, no nie? No bo zobaczcie, w tym momencie nawet mamy coś takiego, że mamy czołgi premium, mamy T-34-88. Czołg radziecki, no ale może szkolić załogę radziecką i niemiecką. To jest taki czołg troszeczkę, boże, jak go nazwać, taka hybryda, no nie? No bo tak to wygląda. No i zobaczcie, że jednak fajnie można to wykorzystać, no bo jednym pojazdem możemy szkolić tak naprawdę dwie załogi. Kolejną sprawą, która jest dość fajna na PC-cie, są misje. Te misje, chodzi mi, że wiecie, jakieś tam linia frontu albo coś, albo na przykład schematy na czołgi. Ostatnio gadałem z kolegą, no i on w sumie chciał sobie zrobić czołg do odbijania, bo robi misję osobistą i tak dalej, że tam 5000 odbić, 3000 zadać, no nie?
No i jaki czołg do tego jest dobry? No, wiadomo, możemy sobie wziąć V-kę 101P. Fajny czołg do odbijania? Fajny czołg, pewnie. No i w sumie tak, mówi, kurczę, tak średnio mam rozwiniętą tą linię niemiecką, no ale jednak bym go zrobił, no nie? A w sumie mam schematy, no to zrobię go. Gadam z nim, o, no to trochę ci to zajmie, no nie? No, już go mam. No jak to już go masz? No miałem po prostu schematy. Wybadałem go schematami. Zajęło mi to 3 minuty. Aha, no spoko. No i moim zdaniem też powinno być wprowadzone coś takiego. Jeżeli jesteście właśnie ciekawi, o co chodzi ze schematami, wpiszcie sobie na YouTubie, czy to Hallak, czy Multi, albo Dedu będzie wam tłumaczył, o co z tym wszystkim chodzi, a jeżeli nie, to poszukajcie informacji na Ricochet Info, tam na pewno sobie coś znajdziecie, albo stricte na konsolowej, znaczy konsolowej, boże, na stronie Wargamingu, worldoftanks.com. Tam też na pewno wszystkie odpowiedzi znajdziecie. No i tak szczerze mówiąc, jest jedna rzecz strasznie, która mnie mierwi na konsolach. No ale ta rzecz nie zniknie. Te czołgi premium, no wypuszczanie jednego czołgu premium w 5 różnych konfiguracjach nie jest fajne. Naprawdę nie jest fajne i nie powinno to mieć w ogóle miejsca. No ale pamiętajcie, jeżeli coś się sprzedaje, no to dalej to będzie robione, prawda? Tak samo jak Coca-Cola, sprzedaje się, jest popularna, no będzie, prawda? No bo co? Co ma nie być? Jeżeli się sprzedaje i są na tym pieniądze, no to co szkodzi firmie Wargaming? Wypuszczenie jednego takiego samego czołgu w 5 różnych malowaniach. No co im to szkodzi? Nic im to nie szkodzi, prawda? Zmienią trochę nazwę, zmienią cenę, podhypują, że to jest całkowicie nowy czołg i w ogóle to jest w ogóle nowość w World of Tanks, czegoś takiego jeszcze nie było. No tylko, że nikt nie powiedział, że 2 miesiące wcześniej ten pojazd został wprowadzony, a w tym momencie jedyną nową rzeczą, którą on ma, to jest kamuflaż. No super, po prostu świetne. No i jest jeszcze taka fajna rzecz jak dźwięki. Powiem wam szczerze, dźwięki zostały zmienione na konsoli, to fakt. Zostały wprowadzone nowe dźwięki, ale mimo wszystko to nadal nie jest to samo co na PC-cie, jednak PC jest tak fajnie udźwiękowiony, te dźwięki są w tak fajny sposób nagrane, że naprawdę aż człowiekowi przyjemnie się gra na tych słuchawkach. A jednak u nas, no, dźwięki silników są w sumie takie same, no może troszeczkę się różnią. Dźwięki ciał się zmieniły, prawda? W jednych pojazdach na lepsze, w drugich pojazdach na gorsze, a w jeszcze innych pojazdach to jest totalna kupa. No i powiem wam szczerze, przykład jak Panzera Esto. Kiedyś przed zmianami dźwięk tego działa. Świetne. Naprawdę to był miód na uszy dla gracza, który grał właśnie tym pojazdem. A dźwięk właśnie, jeżeli ktoś słyszał, kto grał właśnie z wami w Plutonie, że wyście wypuścili taką pigułę za ponad 1000, no to już było też fajne, no nie? O Jezu, filtr mi spadł. Przepraszam. No i właśnie... Jednak w tym aspekcie jak Panzer troszeczkę został w dupę pod względem dźwiękowym, no nie? Wiadomo, tam nie został znerfiony, to nie można tego mówić. No ale mimo wszystko udźwiękowienie gry jest ważne. No i moim zdaniem ta gra powinna być troszeczkę podciągnięta z tym dźwiękiem, no bo mimo wszystko, no konsola nie ogranicza, no nie? I takie rzeczy można zrobić. PC wiadomo, też pod względem dźwięku nie ogranicza, no bo czemu miałby ograniczać? Tam też można poszaleć, no i właśnie tam poszaleli. No i zadajecie mi bardzo dużo pytań odnośnie tego, czy ta gra będzie wyglądała tak samo jak na PC-cie. No nie wiem, nie mam pojęcia, nie mi to oceniać i nie ja o tym decyduję, prawda? Ale mimo wszystko, wygląd gry na Xbox One, na Xbox One X, no powiem wam szczerze, że jest fajny. Naprawdę ta gra wygląda miło, fajnie i przyjemnie. Przyjemnie się na nią patrzy. No i naprawdę grając w tą grę nie odczuwamy czegoś takiego, że ta gra jest tak drewniana w swoim wykonaniu, że nie da się na nią po prostu patrzeć. No nie jest tak, prawda? Mimo wszystko na 360 ta gra wygląda strasznie, ale to strasznie biednie. No a jednak na tych Xboxach, One'kach już wygląda to lepiej. No na X-ie z ulepszonym HDR-em w 4K naprawdę ta gra wygląda super. Tam trawa to jest naprawdę kurczę fajna trawa. Ale to jest poziom myślenia, no nie? Gość podnieca się trawą. No 20 lat podnieca się trawą w World of Tanks. No tak już jest po prostu, no nie? Jeżeli jesteście graczem, to też na to zwracacie uwagę. Jeżeli ktoś jest po prostu
takim niedzielnym graczem, dla niego to nie ma znaczenia. Po prostu nie ma to znaczenia, no bo trawa, nie trawa, drzewka, nie drzewka, dla niego liczą się pojazdy i mechanika gry. A właśnie, mechanika gry. Nadal w tej grze jedną rzeczą, która najbardziej boli wszystkich, ale to wszystkich graczy, jest matchmaking. Matchmaking, który, no, powiem wam szczerze, Wargaming mówi, że ciężko jest go zbalansować, ciężko jest go dopasować, bo gracze grają różnymi pojazdami, grają z pojazdami, grają pojazdami z matchmakingiem preferencyjnym i tak dalej. Są jest takie ewenementy jak na przykład ta czwórka niemiecka ciężka, która ma losowania tylko na czwórki, no nie, że nie wylosuje ją na piątki, na szóstki, ona, to jest czwórka i gra tylko z czwórkami. To jest problematyczne dla matchmakingu, ja to w zupełności rozumiem, ale kurczę, czy nie da się ogarnąć tak tego matchmakingu, że mnie będzie, nie będzie waliło cały czas na jedną mapę przez cały dzień? No ja na przykład ostatnio grając sobie cały dzień w WOTA, grałem na Kownie chyba z 12-13 razy. No zaraz się żygać chcę po prostu tymi mapami. Gdzie są inne mapy? Gdzie są te wszystkie fajne mapy, na których da się fajnie pograć? No to nie jest twój dzień, nie pograsz sobie dzisiaj na rzece perłowej. No bo nie. No ale czemu? No bo nie. Ale czemu? Nie? Bo nie. No i ja tak widzę rozumowanie właśnie matchmakingu. Nie? Bo nie. Nie pograsz, bo cię nie wrzucę, no nie? Albo zobaczcie, że czasami macie taki dzień, że jednego dnia idzie wam super, gra się fajnie, naprawdę idzie to wszystko, no nie? Aż się miło, przyjemnie ekspi ten czołg, no i jednak zarabia te kredyty. A drugiego dnia nic, w ogóle nic. 0 do 15, 2 do 15, 5 do 15, no bitwa 10 do 15, no to w tym momencie to jest totalny, ale to totalny sukces, no i ja bym w tym momencie robił zdjęcia i oprawiał sobie to w ramkach na pamiątkę, że tego dnia trafiła mi się taka bitwa, że prawie wygrałem. No i ja nie przesadzam w tym momencie. Dobrze wiecie, że grając w WOTA są czasami takie dni, że po prostu choćby skały srały, nic nie zrobicie. Po prostu. Wiadomo, nastrzelacie fajny wynik i tak dalej, ale i tak przegracie. Bo wasza drużyna da tak bardzo dupy, że wy nie macie szans tego sami wygrać, no. Czasem nie da się wygrać bitwy 1 na 10, no. Takie bitwy wygrywa się raz na milion bitew, no. Powiedzmy sobie szczerze, że żaden gracz nie robi tego codziennie, że on wygra całą bitwę sam. Bo tak się nie da, po prostu fizycznie się nie da, nikt nie jest w stanie tego zrobić cały czas. Wiadomo, trafią się fajne bitwy, gdzie robimy wyciąg, zostajemy sami na 5, 8, 10, da się takie bitwy wygrać, no ale no nie ciągle, po prostu nie ciągle. A są takie dni, że nasze drużyny to nie wiem, to są jakieś totalne ambeby umysłowe, po prostu nic nie umieją grać, wyjeżdża na pałę, tu, nie ma go. No koniec, wyszedł do garażu, w sumie jemu to nie przeszkodza, no nie zagra sobie bitwę. No dobra, jeden taki gość nie robi nam różnicy, no ale 6 w naszym teamie, no to mimo wszystko 6 z 15, no to jest sporo, no nie? Także zobaczcie, że jest wiele rzeczy w tej grze do poprawy. Ja nie mówię już o mechanice strzelania, o mechanice odbijania, która w sumie też jest, ale nie działa tak jak powinna. Czasami zadziała dobrze, czasami totalne strzały, które powinny się odbić, po prostu w nas wchodzą, albo czasami pociski, które powinny wejść, się odbijają. No ja rozumiem, to jest RNG, Random Number Generator, prawda? Tak to się nazywa. Że polosuje nam, wejdzie. Nie polosuje nam, no sorry mistrzu! Nie tym razem, no sorry, ale nie tym razem. Tak też nie powinno być. Bo ja wyjeżdżając czołgiem z działem 183 mm na pocisku hash, waląc w lajta, no żebym ja się, kurczę, wbił w gąsienicę i nic mu nie zrobił. No przecież takie działo to powinno go zdmuchnąć po prostu na Marsa w tym momencie. No bo sama prędkość wylotowa tego pocisku powinna zmiażdżyć ten pojazd. On dostaje w gąsienicę, używa sobie zestawu naprawczego i pojechał dalej. I gościa nie ma. No super, w tym momencie on mnie objeżdża, ginę. Jej, świetna gra, przyjemnie, wcale nie mam depresji. Nie. Depresja to tylko na czołu, tam do dołu się działko obniża. No sorry, no ale takie sytuacje po prostu irytują. No i dobrze o tym wiecie. Ja jestem graczem tak samo jak wy.
jak wy wszyscy. Ja nie jestem jakoś lepszy, bo nagrywam. Nigdy w życiu taki się nie czułem, chociaż wielu graczy uważa, że w sumie on nagrywa, no to pewnie musi być jakiś fajny, czuje się super, no nie, w ogóle jakiś super, uper, duper gracz. No nie, ja jestem normalnym graczem, który nie wstydzi się wyrazić swojej opinii szerszemu gronu, bo jest już was ponad 800 widzów, co naprawdę mnie mega, mega to cieszy. Jeszcze pamiętam, jak mówiłem, o, jest was 200, ale super, no nie? No a w tym momencie już mamy widownię ponad 800 subskrybentów, no i jednak jest ta interakcja pomiędzy twórczą a widzami, prawda? No i widzicie to, że moje filmy pokazują, że ja jestem graczem tak jak każdy inny, no i widzę, co boli tą grę po prostu, no i gram tutaj i chciałbym zmian, żeby grało się przyjemniej, żeby gra naprawdę zachęcała do tego, zostań ze mną, graj dłużej, pograj sobie, żeby było ci fajnie, a nie ja wchodzę po ciężkim dniu roboty, siadam sobie wieczorem przed konsolą, chcę sobie miło spędzić czas. Przegrana, 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 przegrana. O, wygrana! O Jezus Maria, no ale no to tam skapowali bazę, no to nawet nie zdążyłem nastrzelać, no nie, no to super. I znowu, przegrana, 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 przegrana. Czym się kończy? Podchodzę do konsoli, wyłączam i układę się spać, bo już mam po prostu dość. Naprawdę. No i tak naprawdę ma wielu graczy, ale to wielu, wielu graczy. I to po prostu męczy, no bo to zniża się do tego, że zmierza do tego, o, właściwe słowo, Michale, zmierza do tego, że w tą grę po prostu nie chcemy grać, po prostu gra się nieprzyjemnie. Nie wiem, napiszcie mi swoje opinie, co byście chcieli, żeby w WoCie było wprowadzone, co byście chcieli, żeby było naprawione. Wiecie, że robiłem filmy, w których poruszałem całą społeczność, w których apelowaliśmy do Wargamingu, były odpowiedzi. Jasne, że były odpowiedzi. Takie filmy nie przechodzą byle gdzie, prawda? To jest mój luźny, taka moja luźna dywagacja na moje tematy, prawda? To są moje przemyślenia. Ja tutaj nie narzucam wam tego, że to jest złe, wy tak musicie myśleć. I koniec, bo ja tak uważam i koniec, wy też tak musicie uważać. Nie, nigdy tak nie mówiłem i nigdy tak nie będę mówił. Pamiętajcie o tym. Tutaj wiadomo, znajdzie się jakiś hejter, powie, bo ty jesteś chujowy, zamknij się. I koniec. Bo moje jest mojsze. Też tak mogę powiedzieć, że moje jest mojsze, no nie? No ale cóż, no, nie będę tutaj komuś wchodził w kompetencje, prawda? Każdy myśli to, co chce. Moi drodzy, nie wiem, czy podobają wam się takie filmy. Mam nadzieję, że tak, bo wyświetlenia są spore pod takimi filmami. Łapki też mówią, że chyba wam się podoba. Także możemy dalej nagrywać sobie takie czyste pogadanki. Wiem, że lubicie mnie słuchać, jak sobie tak pitolę na temat takich głupot. Także moi drodzy, cóż. Chyba to wszystko, no nie? Jeżeli coś mi jeszcze wpadnie do głowy, to nagram jeszcze jeden taki filmik. Czemu by nie? Ten tydzień akurat upłynie wam na moich pogadankach, bo planuję zrobić jeszcze jeden film pogadankowy, który będzie już stricte statyczny w garażu, bo muszę kilka rzeczy wytłumaczyć, ale tego dowiecie się już w piątek. Także moi drodzy, to na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę, suba, wbijajcie oczywiście na fanpage'a na Facebooku. No i cóż, sekcja komentarzy jest jak zwykle dla was. Hej!